Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Myślę, że to już jest końcóweczka grudnia, kurczę, czy nie wiem, kiedy film wskoczy, słuchaj, nie mam pojęcia. Czyli to jest trzecia paczunia. Co zrobić trzeba? Standardowo. Zajebiście. Ha, dobra, to już sobie wyobrażam. Jeżeli wiesz, z jakiego filmu, klik komentarz, czyli tytuł filmu, toczka w toczkę, tak jak jest przy tym filmie. Nowy rok, kurde. Zleciał mi ten rok, naprawdę. I podsumowując w ogóle ten cały rok, tak detailingowo można powiedzieć, znowu miałem odpuścić i się nie udało. No korba jest straszna, słuchaj. I tak jak mówiłem, że z filmy może nie wskoczą, że i domem, kurde, no nie chce mi się. Nie chce mi się, a na to cały czas jest zajawka i to tak na maksa. Ja cię nie mogę. Co jest też fajne, że dostałem dużo powłok, bo ja lubię powłoki. Włoski też lubię, ale kurczę, jakoś tak, nie wiem, może z racji wieku, nie mam pojęcia. Że położę sobie tą powłokę i można powiedzieć trochę zapominam. Także kurczę, no są wiele zwolennicy wosków, są zwolennicy powłok, a ja jestem tak naprawdę między młotem a kowadłem, naprawdę. I raczej przełomem dla mnie była powłoka, nie wiem czy już była. Właśnie, to mnie powiem. Nie powiem jaka. Na Mańku, na masce ją położę. Położyłem już. Jeżeli film był, no to wiesz o co chodzi. Jeżeli nie, no to się dowiesz. I tu powiem ci, że nie jeden włos nie ma takich kropelek, a o samooczyszczaniu to zapomnieć. No właśnie. I kurczę, tutaj tak, znaczy dużo jest takich powłok, no, gdzie masz tak naprawdę, no... Ale wosk znowu, zapach, mizianko. No nie da się tak, kurczę, nie da się tak. Mam nadzieję, że już komentarz wpisałeś i mam nadzieję, że już wygrałeś. Co jeszcze, słuchaj, w tym roku? Dużo powłok będzie do wakacji. W wakacje, jak się zrobi ciepło, będę chciał ruszyć z woskami, bo też mi się tego nazbierało. Przepraszam wszystkie osoby, które wysłały mi chemię. Ja naprawdę mam mało czasu i naprawdę się nie wyrabiam. I powtórzę się po raz kolejny, że testując, ja nie biorę produktu, nie robię psk-psk i nie czytam etykiety i nie oglądam internetów, co, dlaczego, z czym, jak to ugryźć i ja nawet widzę, że niektóre teksty lub podejście się nawet z moich filmów jest brane u niektórych osób, ale nieważne. Każdy chce żyć. Oczywiście ja też nie jestem żadną wyrocznią. Nie, ja jestem prostym naprawdę chłopem, który lubi się w to bawić, którego jara to. I jeżeli chodzi o ten cały detailing, to się zatraca coraz bardziej. Tu już, no... No tak, to wszystko jakoś tak zanika. Tu nawet, no... Kurczę, koleś, który no, naprawdę robi fajną robotę i on wrzuca filmy, jak umyć auto w 15 minut. No nie da się umyć auta w 15 minut. Nie nazywajmy tego myciem. Opłukać. A gdzie zakamarki? A gdzie koła? I później wiadomości na Messengerze sobie odpuściłem. Tak się teraz myje auta. 8 lat temu też bym w to nie uwierzył. Kurwa, no co za teksty, no proszę, no litości. Jak się myje auta? Już się nic nie zmieniło, kurwa no. 8 lat temu inaczej się myłeś? Nie wiem. No właśnie. A może nawet bardziej bym powiedział, trzeba iść do przodu. Czyli szukać smaczki, jeżeli... No właśnie, ingerować jeszcze bardziej, kurczę, jeszcze zmyślniej, jeszcze poważniej, jeszcze no... Bo... No... Opłukać auto. Ja rozumiem, że szampon bez spłukiwania, ok, umyłeś zewnętrznie, ale 15 minut. No to ja tak jedno koło drugie i może mi braknąć czasu. Naprawdę. Nie, no 15 minut dwa koła zrobię, jak już mam powłokę, wszystko jest ok. No ale auto w 15 minut, gdzie to ususzanie? Gdzie te zakamarki? Gdzie latanie z pędzelkiem i tak jak ja mam z tyłu dyfuzor?
Przecież tam nie ma opcji, żebyś, no. Tam trzeba pędzelek mięciutki. Do tego zmierzam, że idziemy w złym kierunku i... ja rozumiem, że... Bo ktoś powie, a bo się zatrzymałeś w pewnym momencie. Ale ja mam wrażenie, że się zatrzymałem w tym dobrym momencie. W tym właśnie najlepszym. Gdzie to miało smak. Gdzie nie było gonitwy, takie no, czas, że szybko, co szybko? Ja nic nie muszę szybko. Nawet jak znajomemu auto robię, to od razu mówię. Słuchaj, postoi tyle i tyle, okej. Okay. I ci, co wiedzą, co myje im auta, to nie wnikają, nie czekają na telefon. Nie ma tam. Dokładnie. I to, no, no ja muszę mieć... Ten komfort, że... Znaczy ja mam ten komfort, o może tak, inaczej. Ja mam ten komfort, że mnie nic nie goni. I ja sobie powolutku, pomalutku, tu dziubnę, tu sobie... I ja się nie śpieszę. Nie ma czego. Dla mnie przy detailingu nie ma czegoś takiego, kurczę, że... tu ciach. Zawsze coś ominiesz. No nie ma mowy, kurczę. No chyba, że już rzeczywiście jesteś tak zaprawiony w boju. Ja wiem, zaraz wyskoczą mistrzowie. Ja to 8 lat. Najlepszy był taki rycerz, który zawsze... Na Facebooku 20 lat w tym siedzę. No i co? Że siedzisz w tym 20 lat. Powiedz mi, no i co? Co z tego? O niczym to nie świadczy. No właśnie, no koleś też siedzi w tym grubo i 15 minut myje auto. I mówi, że tak się myje teraz. Do mnie pisze tak. I też długo w tym siedzi. I co? No właśnie. Ja to zawsze mówię, że jeżeli ja czuję, że robię coś dobrze, to ja nie zmieniam. I to, znaczy ja to powiem inaczej. Jak jest dobrze, to nie ma co zmieniać. Po co kombinować? No właśnie. Nie ma sensu. Gdzie tu nadkola jeszcze przy myciu? No, ja wiem, że tak teraz się doczepiłem, ale no w złym kierunku, kurczę. No, brak luzu, to wszystko się tak zatraciło. Pieniądz, nowa chemia. Kurwa, reklamowanie firmy. Hurtowni z używkami, z częściami słabej jakości, no. O co tu chodzi? Co jest grane? Ja rozumiem pieniądz. Okej. Okay. Czy chwalenie płynnego szkła? No, no właśnie, no. Brak takiego obiektywizmu, nie wiem, strach przed czymś? Nie jest strach przed czymś. Pieniądz. I to się liczy w tych czasach, nic więcej, ale się rozgadałem niepotrzebnie. I to mnie wkurza. Ale cieszy mnie to, że nie sprzedałem się i się nie sprzedam. Kiedyś ktoś tam mi próbował zarzucić, że szwagra produkt pochwaliłem, a kiedyś był B. No to napisałem na spokojnie. Najpierw poczytaj, co ma szwagier w ofercie, bo jeżeli chodzi o cleanery do skóry, nie ma jednego, tylko ma dwa. Ma w koncentracie gluta jak Glipton i ma ten płynny, który no, nie jest złym produktem, ale nie jest cudowny. Ale ten drugi właśnie w koncentracie dla mnie jest zajebisty. I już, że się sprzedałem, no ja sobie wypraszam coś takiego. Nigdy nikt mi nie zapłacił za test i mi nie zapłaci. Nigdy. Jeżeli ktoś wysyła chemię, powtórzę się, chemię do mnie, tak jak napisałem na Facebooku do tej osoby, którą pozdrawiam oczywiście, ma prawo się też tak wypowiedzieć, możliwe, że to tak wyglądało, może to tak odebrał. Na czym skończyłem? No i się zgubiłem, kurczę, widzisz, zabrakło mi wątku. No dobra, nieważne. Że napisałem właśnie, że nikt nigdy mnie nie... firma wysyła chemię, i ona nie wie, jaka będzie moja subiektywna opinia i tak naprawdę nawet nie wie, kiedy się film pojawi. Także tutaj, jeżeli chodzi o firmy, też ich podziwiam, bo no, może ktoś powie, że a może po złości powie, że produkt jest do, a ja nie jestem żadną wyrocznią, więc ja się tym bawię. A jeżeli są osoby, które, raczej nie to, że mi ufają, ale widzą, że staram się to pokazać tak, jak u mnie rzeczywiście realnie to było, bo wiadomo, że to może być tak, że ja 10 razy tym coś umyję danym produktem, wezmę 11 raz w inny sposób i pyk, o tutaj usiadło fajnie. Ja nie jestem w stanie wszystkiego i wszędzie sprawdzić, nie jestem. Robię to i tak w miarę mojej możliwości, ile mam czasu. Także wiesz, no trzeba mieć też do tego dystans.
Najgorzej na Facebooku, znaczy to jest śmietnik, nie? Facebook to jest śmietnik, tak. Ja w nim grubo uczestniczę w tym śmietniku. Grubo, oczywiście, że grubo uczestniczę, bo... Mnie to, bawi mnie to, naprawdę, bawi mnie to niesamowicie. Kolejna rzecz, korekty. Ktoś tam też się wypowiedział, że o, położył pastę na pada i odłożył pada z maszyną. I ulotniły się jakieś tam kurcze olejki. Kurwa, no. Tak, przez pół minuty, kurwa, uciekną olejki i ta pasta już nie spełnia swojej funkcji. Walisz na pada i od razu chlas na lakier. Jedziesz. Kurwa, ludzie, dajcie żyć. Ja w ogóle chyba kiedyś zrobię film z Menzerną, bo tak wszyscy, kurwa, Menzerna gówno. Jakby nie ten smród, słuchajcie, to... Ja powiem tak, każdą pastą, fakt, że jedną szybciej, drugą wolniej, wygodniej, no, zrobisz auto, no nie ma tematu. Ci, co z tego żyją, no to kurde, wiadomo, czas to pieniądz, no. No to biorą pasty i pyk, i lecą. To, co im najlepiej się sprawdza, to, co im pasuje, i ładują. I to chwalą. Inny, jegomość, na przykład pan X lubi to, pan Y to mu pasuje. Są, no nie da się tak, kurczę, no. Także słuchajcie, bez napiny. Bez napiny. Ja sam się też czepiam, oczywiście, bo jak mi ktoś, znowu wrócę do tego, robi film, że auto w 15 minut umyje. Opłucze! Opłucze! To są dwa różne światy. Była też osoba, która wrzucałem, znaczy tu nie to, że piję jakoś personalnie, że tak mam, że mam coś za złe, nie, tylko chodzi o to, że napisał, że opalarką, a ja często jest tak, że jadę, wachluję i drugą stroną drewnianym tym zdrapuję. No właśnie, zdrapujesz, a nie usuwasz. A to są dwa różne światy moim zdaniem, bo zdrapać możesz wszystko z lakieru. A usunąć bezinwazyjnie? No właśnie. I tu są te smaczki, kurczę, bo dla kogoś na przykład usunięcie smoły, właśnie zdrapanie tam środek felgi, pyk, pyk, okej. Okay. Spoko. Rozumiem. Ja chcę to pokazać, że bo jak masz pierdolca, no to masz pierdolca. No nie da się inaczej, no. Właśnie, no nie da się inaczej. Tak samo i no, mycie kół zewnętrzne, a środek co? No właśnie. A jeszcze lepiej, ktoś tam napisał, po co tak myć opony od strony wewnętrznej? A jeszcze lepiej, po co tam w ogóle zabezpieczać? No dla siebie, żebym wiedział, że tam jest wymyte i zabezpieczone. Ja tego nie robię dla ludzi. Nie robię tego dla Facebooka. Dla siebie. No właśnie, dla siebie. A dwa, no, bo nie widać. No dobrze, no ale to wnętrza też nie sprzątasz, jak jeździsz, bo go nie widać tak naprawdę? No, więc widzisz, no nie da się tak, no. Ja też mówię, że jeżeli ktoś czyści, powiedzmy, nawet zawieszenie rozkręca na elementy pierwsze, proszę bardzo. Swojego czasu, jak byłem administratorem, chyba nawet jeszcze jestem na forum V40, które serdecznie pozdrawiam, v40info.pl. Pozdrawiam wszystkich użytkowników. Wszystkich, bez wyjątków. Tak, oj, długo już tam nie zaglądałem. Był tam taki koleś, jak Sensei, on w ogóle na Facebooku też, i V40 jak zrobił. Kurde, to jest dopiero detailing. Ha! Wszystko, od śrubeczki. Zabezpieczenie śrubeczek, rdza, no wszystko, fotelno. No odpierdzieli to fantastycznie. No a później chciał to sprzedać za grube pieniądze. Nie wiem, czy mu się udało, czy nie. Jedyne, co mi się nie spodobało, i to oczywiście wypomniałem, bo wszystko zrobił Malina, a przewody hamulcowe jakby tam były za karę. Pokrzywione jakoś tak, kurwa, naprawdę nieładnie. Wszystko było i oprócz tego, zamiast te przewody jakoś tak ładnie, są specjalne wyginareczki, żeby to zrobić jak fabryka. I no to zrobił... Znaczy, odpieprzył manianę taką. To jest jedyny ten. Ale tak poza tym, słuchaj, no, pięknie. Nie, myślę, że on tak wszystkie auta robi. Bo co? Bo jest grubo wygięty. I to jest właśnie to. Więc no, to trzeba zrozumieć, kurczę, takie rzeczy, że ktoś sobie czyści opony od wewnątrz. No bo czyści, no bo ja nie robię tego dla ludzi. Właśnie, i tu jest ten przykład. Ja robię to dla siebie.
bo lubię. No dobra, rozgadałem się. Tam pewnie już komentarzy mnóstwo, jeżeli chodzi o tą paczkę, mam nadzieję. Pamiętajmy, dystans, jeszcze raz dystans. Ja wiem, że moje jest mojsze. Będę chciał kiedyś chyba, kurczę, jeszcze ruszyć pasty od Marcina. Wezmę od znajomego. Ja się już nimi bawiłem się nimi i to nie jest tak, że to jest gówno. Nie, oczywiście, że nie. To szybka praca i czysta, to nie da się ukryć. Nie da się ukryć, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Szampon i mycie, do tego się nie przekonam, bo sprawdzałem też i no, nie moja bajka. Nie moja bajka, oczywiście, że tak. No to nie jest tak, że to też nie działa. Działa. Robi się elegancko. Oczywiście, ale no ja muszę mieć pianę. No taki jestem już, no co. Ojej, 15 minut wypowiedzi, przepraszam. Sorry. Ale taki noworoczny jest potrzebny. Musiałem się wygadać. Nawet zapomniałem, że jest mi zimno, że mam tutaj jeden stopień, kurczę, na plusie. No dobra, słuchaj, jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Szczęśliwego nowego roku. Oby ten rok był lepszy niż ten, który tak szybko minął. Ja nie mogę narzekać. Naprawdę. Znaczy ja ogólnie nie narzekam. Ja staram się być pozytywnie nastawiony. Szukać zawsze plusów dodatnich, pomimo że są te plusy ujemne. Zawsze plusów dodatnich. Oczywiście nie zawsze idzie tak jak trzeba. Ale tobie życzę, żeby ci się układało. Żeby sukces gonił sukces. Naprawdę. Pasmo niekończących się sukcesów. I na tym zakończymy. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!